dziś pogoda na basen bardziej, a nie na ryby. Piękna pogoda jest, bardzo delikatny wiaterek, nie płynę nic daleko z ekonomicznego punktu widzenia. Bez sensu jest spłynąć 15 km, sprawdzić dwie mety. Muszę tu na miejscu posprawdzać, nowe jakieś mety pozaznaczać, więc płynę tam. Normalnie powinienem popłynąć tam 14 km. No i co, jaki plan dzisiaj? Pierw obrzucę stok, bo mam po drodze. Wszystko będę po drodze robić w zasadzie, tak. Stok obrzucę, półeczkę taką 7-metrową. Potem lekkie wypłycenie takie, blacik, płytki na 1,5 metra, tam woblerkami porzucam sobie. Klasycznie. Moje Salmorapala. Gumki. I tu mam gumki też. Tymi będę rzucał. Chciałem troszeczkę mocniejszy sprzęt. Znaczy najmocniejszy, który mam. To jest tej wielkości. Zobaczymy, czy te wielkie mamusie pływają za sondaczami już. Będę rzucał tym sfalsunkerem. Tu mam rewo podpięte. Tylko wywalę. Tu mam agrafkę do 80 lbs, ale ją wywalę. Założę kółeczko. No i dobra, no. Tu jest fajne miejsce. Wypłycenie do 2 metrów. Złowiłem tutaj sporo ryb. Tutaj, w tym miejscu. Złowiłem sporo ryb, ale nigdy nie łowiłem tutaj metrowych. Także omijamy. Omijam takie miejsce. Nie interesuje mnie przerzucanie ryb. Widzisz, że to jestem w nowym miejscu. Także robię mapki, bo muszę je zrobić, żeby cokolwiek myśleć o łowieniu jakichkolwiek większych sztuk. Także pływam sobie dziś, tak? Piękna pogoda jest. Jak tutaj zrobię tę część, powiedzmy, akwenu, sobie gdzieś stanę tutaj na tych stokach ostrych takich. Zobaczę, może gdzieś znajdę jakieś lekkie wypłycenie, ten mniejszy skos, mniejszy stok, to ja tam sobie stanę i pociskam troszkę, tak? A głównie to pływam. Stanąłem na głębinie, to jest cypelek taki. Tam wcześniej, tam miałem tą agrafkę rozgiętą po tamtej stronie. Można powiedzieć, że po tamtej stronie tego cypelka. Teraz stanąłem tak w zasadzie po drugiej stronie, na skraju twardego. Trzymałem się na skraju twardego. 17 metrów z haczykiem. No i założyłem wobler. Czasami coś fajnego może się podnieść. Muszę rozkminiać, po prostu muszę próbować. Nie znam tej wody, tak? Znaczy kiedyś tu łowiłem. Kiedyś tu łowiłem, bo tam tutaj w Logan miałem łódkę, tam trzymałem u znajomego, tam remontowałem mu dom. A że on tam miał dom plus jeszcze jedno grunt, jeden pod dom. Także przysługiwały mu dwa miejsca na łódź. Także tam trzymałem za 4 lata trzymałem tam łódkę. Dużo sandacza tutaj było drobnego takiego. Dużych tutaj sztuk nie łowiłem. Znaczy dużych nie łowiłem. No 70 takie się trafiały. Później jak tam łódkę trzymałem Węsioping, to tam wyczaiłem fajne miejsce i tam mój rekord. Tam
mniej tych sandaczy padało, mniej biurów było. Ale takie konkrety tam były. Mój rekord tam jest 96. Tutaj porzucam trochę ten cyfelek woblerem, potem gumą może obczeszę, jak mnie kręci, raz jest 17, raz 18 metrów. Także pierw woblerkiem obrzucam tym, potem założę gumę na 30, główce może opukam tutaj sobie troszkę. No i co, i potem popłynę na cypelek, gdzie miałem 110 wczoraj. No, to tam popłynę, obrzucam i to chyba będzie koniec dzisiejszego dnia. Obiecałem synkowi, że jak go odbiorę ze szkoły, to pojedziemy sobie piłeczkę podać. Dobra, jak coś kumknie, to zatrybię. Nie wiem, co za sztuka, ale wolę ją delikatnie. Na wobler. Na 17 metrach. Zadziwiające. Te ryby są czasami. Cążki, chodź tatusia. Co za klocek. Co za klocek. Nastroszył. Zważymy go. Ile ty tu masz? 80. Piękna ryba. O Jezus. Jeszcze raz. Teraz się tak nie napina to. Zdjęcie sobie zrobię. Puszczamy krówkę. Krowa, normalnie krowa. Ale poszedł. Nie spodziewałem się takiego rybska. Tutaj. To są nowe miejsca. Łowiłem co prawda tu sandacze, ale tam płycie troszeczkę. Mapy robię, tak? Także sobie pływam. Piękna łódka płynie. Głównie mapy robię. A na co wziął? Cóż, na cóż by innego? Na wobler własnej roboty, tak? Na ten sam co ten szczupak 110, tu by się coś podplątało. No już się podplątało. Super, normalnie ekstra. Piękna ryba, piękny sandacz 80. Robimy mapki nadal i trochę jeszcze połowimy dzisiaj.